Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, z firmy Mavkar. A dzisiaj, tak jak mówiłem, w moich wcześniejszych filmach kontynuuję to, co chciałem robić na początku tego roku, czyli kupować samochody takie mniej standardowe, fajne, takie, które zawsze chciałbym mieć, no i które na pewno sprawiają jakąś radość klientowi, a nie tylko tłuc te same sztuki non-stop. No i takim właśnie samochodem jest Audi TT drugiej generacji z silnikiem 2 litry TFSI, 200 koni, jeszcze ten silnik znany z A4, B6, B7, ten lepszy od tego późniejszego tak zwanego TFSI-ka, bo ten nazywa się FSI Turbo, a tamten TFSI. Mamy tu skrzynię sześciobiegową manualną, rocznik produkcji 2006 i chyba przebieg jest też 206 lub 205 tysięcy. Kolejny plusik taki, że auto jest serwisowane do samego końca w ASO Audi, bo zawsze to biorę pod uwagę przy takich samochodach troszeczkę silnikami bardziej wymagającymi lepszej obsługi, no i pochodzi od pierwszej właścicielki od nowości. Oczywiście skrzynia jest sześciobiegowa. Z technicznych rzeczy opony z przodu ładne, z przodu też mamy również nowe tarcze ATS-a z klockami, więc technicznie bez autko, bez zarzutu naprawdę jeździ się świetnie, fajnie, turbina daje radę. Samochód jest bardzo przyjemny. A teraz może przejdziemy sobie do stylistyki tego pojazdu. No, TT-tka może się dalej podobać, bo została chyba zaprezentowana na jakichś targach na początku 2006 roku. Więc samochód stylistycznie można powiedzieć prawie ma 17 lat, czy tam ma te 17 lat. A dla kogoś, kto się nie zna na motoryzacji, myślę, że jakby go spytać, ile to auto ma lat, to powie, że no jakiś to jest to świeży wóz. A nie ma się temu co dziwić, bo wóz jak na sportowe coupé, TT, której konkurencji praktycznie miał, wygląda świetnie. Występował też w odmianie Roadster. No i według mnie jest troszeczkę bardziej ten samochód męski, czy ta pierwsza odmiana TT-tki. No tamten to był taki kapelusik, chociaż też robił świetne wrażenie, gdy wchodził. Samochód kosmiczny, taki praktycznie jak z projektów stylistycznych oferowanych przez jakieś biura projektowe, ale ten według mnie jest ładniejszy, jest taki masywniejszy, wydaje się ten tył przede wszystkim szerszy, cięższy, no i wygląda z tyłu, jak przed chwilą pewnie widzieliście, jak taka jakaś wyścigówka z jakichś filmów. Pierwszy raz chyba ten samochód widziałem w grze Need for Speed Carbon i mówiłem, że naprawdę o, tutaj się Audi postarało. Lampy z przodu podobne jak w B8, też chyba zapoczątkowały taką serię tej lamp z takim jakby ala przejściem, wąsem ja to nazywam. No i oczywiście Big Xenon, który tutaj temu samochodowi nadaje takiego fajnego też kształtu tego reflektora, że jest ta soczewka, no i w środku jest zaczerniony. Oryginalna Lufelgi 17, jeszcze chyba tutaj ktoś dołożył sobie jakiś dystans, więc fajnie wypełniają nadkola. No i też parę takich akcentów, jak ten napis TT na wlewie od paliwa. Wlew paliwa otwierany oczywiście z wewnątrz, więc tutaj też fajna sprawa, że nie musieli zrobić jakiejś dziwnej dziury, żeby tu go otwierać. No i jeszcze raz przechodzimy do tego tyłu. Fajnie ukryty stop i przeciwdzielne na środku zderzaka. No i oczywiście bajer, który niewiele auto oferuje, czyli wysuwający się spoiler, możecie go wysunąć ręcznie lub też on wysuwa się przy większej prędkości, a takie rzeczy no to oferuje nam praktycznie tylko marka Porsche, no i tam Audi wiadomo w swoich tam lepszych modelach, czy tam takich bardziej no lifestyle'owych, czyli tak jak u mnie też to A7 możecie spoiler wysunąć, ale myślę, że BMW i reszta konkurencja przy jakichś najmocniejszych Mercedesów tego nie stosowała, więc zawsze można sobie przybajerzyć, a wiadomo jak to my faceci lubimy, jak coś się tam dziwnego dzieje z samochodem, jak z Transformerem. Cóż, no chyba o stylistyce to wszystko. Widzicie, że samochód naprawdę tutaj ma niezłą linię i wygląda dynamicznie i drapieżnie. No i jeździ też nie świetnie, te 200 koni przy tej lekkiej budzie, no bo tak naprawdę mamy do czynienia z Audi A3, z platformą obudowaną trochę inaczej, w aluminiowe panele. Robi dobre wrażenie na drodze. Tak jak wam wspominałem, auto jest serwisowane, a tutaj mam jeszcze jego kilka starszych przeglądów. Tutaj jakiś z przebiegu 75 tysięcy,
To mamy 10 rok, potem mamy jakiś późniejszy. Tu z którego roku widzę przebieg na razie 162. 15? Coś takiego. Tu mam następny, a nie, to są ostatni przegląd do kiedy był, a tutaj jest ważność tego i powinienem mieć w domu jeszcze jeden przy 181, a tamten jest chyba ważny do 2023. A co wam jeszcze pokażę, tu są te serwis protokoły do niego. To jest ostatni wpis, który był robiony w Audi przy 186. Mam jeszcze kompletną książkę serwisową do tych wszystkich protokołów, ale została w Niemczech, w innym samochodzie. Będzie niedługo ten samochód też w kraju. To wam będzie książka w samochodzie, będziecie mogli sobie zobaczyć, ale mam jej zdjęcia, więc tutaj zaraz zrobimy pauzę, dorzucimy do filmiku, żebyście mogli sobie zobaczyć, że jest pełniutka w Audi, a myślę, że dla wielu osób będzie to ważne. Tutaj wam pokażę, że w schowku mamy jeszcze zmieniarkę na CD-ki, no bo to jednak 2006 rok, to jeszcze nie było w modzie tych wszystkich USB-ków i reszty. Dobra, zamknijmy sobie schowek, spójrzcie na ten fajny akcent stylistyczny. Chromowana listewka, zimnawa jest, to może jakiś to jest jednak metal. Proszę, deska wygląda tak, podobają mi się te nawiewy. Wyglądają tak naprawdę jak w starej wyścigówce, cztery takie tuby, a nie każdy wie, jak są tutaj, macie taki pin. Jak pin czy tam plastik, tak jest zamknięty, tak jest otwarty, lub tam na odwrót musiałbym po prostu puścić nawiew, ale bym mi tu zagłuszał nagrywanie. No ale tak zacząłem inaczej, zacznę zawsze od lewej strony. Proszę bardzo, auto ma skórzaną tapicerkę, tu dalej mamy oczywiście te akcenty aluminiowe. Tutaj te klamki wydają się, że są z jakimś czymś metalowym powlekane, nie jest to typowy plastik, bo są po prostu zimne w dotyku. Wiadomo, dwie elektryczne szyby, no bo nie cztery, bo nie, tak nie ma. Mamy też głośniki firmy Bose i oczywiście tutaj sterowanie lustereczek. Tutaj przełącznik od świateł, bardzo podobny jak w Audi A4B8. No i tutaj pod nogami też fajne akcenty, takie srebrne, fabryczne nakładki. Dalej kierownica, ładnie ścięta. To możecie kojarzyć, jeżeli przeglądacie samochody, też występują w modelach Audi A4B8, tych późniejszych, takie fabryczne ścięcie tej kierownicy. Kierownica oczywiście ze sterowaniem i tutaj możecie też sobie zmienić na mode, czyli podłączyć pewnie telefon. Fajny licznik, fajne tutaj tuby. Dobrze to wygląda, jeszcze wam pokażę, że ta deseczka jest obszyta skórą, więc naprawdę taki troszeczkę ekskluzyw tutaj mamy. No i oczywiście zapomniałbym o tempomacie, który też jest bardzo przydatny przy jeździe na autostradzie. Przechodzimy sobie na środek. Standardowe radio Audi Concert. No i tutaj też to jest dosyć ładnie zaprojektowane, ponieważ nam się świecą tutaj te miejsca, które pokazują mniej więcej jaką mamy temperaturkę. To jest stałe, tym sobie przekręcamy. Ładnie to wygląda. Fajnie wkomponowane w ten cały tutaj panel jest przycisk od podgrzewanych foteli. Oczywiście sprawnie również klimatyzacji. Tutaj oczywiście skrzynia sześciobiegowa, kontynuujemy dalej sreberko. Tutaj też jest wykończenie skórą całego tego elementu, miejsce na kubki. No i oczywiście wam pokażę, że auto jest tylko czteroosobowe. Ale i tak myślę, że jest to samochód tylko dwie osoby plus ewentualnie jakieś małe dzieci, bo jeżeli odsuniecie fotel do końca, to miejsca praktycznie nie ma. No i tutaj najfajniejszy przycisk z całej tej gamy. Mam to też u siebie w A7, Bayer. Do wyciągania, spoilerka, proszę bardzo, ładnie nam tu ogon się wysunął, pyk, szybko się schował. No i mamy jeszcze też czarny sufit, jest to w sumie moje pierwsze TT, nie wiem czy w każdy jest czarny, czy akurat ta się taka trafiła z tymi sportowymi fotelami, ale przejrzyj, będę wiedział. Fotele naprawdę wygodne, dobrze się na tym siedzi, fajna pozycja za kierownicą, zobaczcie, siedzicie nisko dosyć. Tutaj wam jeszcze pokażę mój boczek, też nie ma tragedii jak na starą skórę. Ogólnie auto według mnie w środku jest przyjemnie utrzymane. Cóż, o samochodzie to tyle. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Macie pytania, piszcie komentarz, chętnie odpowiem na maila, czy tutaj gdzieś na moich mediach społecznościowych, takich jak Mavcar Auto na Instagramie lub też na Facebooku. I jeżeli szukacie na przykład innych samochodów, możecie sobie odwiedzić moją stronę mavcarautomoto.pl. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Możecie sobie wykupić na nią gwarancję do roku czasu. Jeżeli nie macie jak auta dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach wrzucę go na lawetę i dowiozę, lub też mogę nawet go tam dla was zarejestrować.
Pozdrawiam, cześć.